Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników wędkarskich, grzybowych wypadów do lasów na najnowszy film z grzybobrania. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest godzina 6:41, sobota 19 sierpnia 2023 i w ten sierpniowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał, a co uda się trafić, zobaczyć sami. Ze mną jest kolega Grzesiu, siema Grzesiu, oraz koleżanka Marta, z którą wspólnie pozbieramy grzybków. A jak będzie i co będzie, ile będzie, zobaczcie sami. Więc zostańcie z nami, z scyzorykami, bo sam jestem ciekaw, co i jak. Więc czas ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Więc... Masz? Grzesiek? Fajfus. Zobaczycie pierwszego grzybka z dzisiejszego wspólnego. No ale to sam sobie zbieraj. Ja nie będę sylał się. Ty, to nie wolno, to ten, że ten. Prywatna rzecz, nie wolno. O, ale to nie jest borowik. Kurczę, to nie borowik. Jest, jest ty. Mówiłem, Grzesiek? Podobny, a to jest... Nie. Nie, walczymy od nowa. Jesteśmy w grze i szukamy. I tak umówiliśmy się, kto pierwszy znajdzie grzybka. Grzesiu, to wiesz, kto znajdzie pierwszy grzybka, ten jest fajny. Drodzy Państwo, Pyza ma. Jestem pierwszym, który trafił, znalazł prawuska. Ale zobaczcie, jaki zmęczony. Jaki zmęczony, ale jest. Nie zabiorę go. Ale pierwszy taki ogryzek. Marta trafiła pierwszego grzybka, ale co ma? Pokaż, odwróć na drugą stronę. No jest, jadalny. Musisz go przekroić. Bierzesz go? Bierę go. Jestem. Nie jest. Jestem fajna. A słyszysz? Nie. Marta, umówiliśmy się borowika. Dobra. To pierwszy znajdzie. Dobra. To jest fajny. Dobrze. No. Ten się nie liczy. Ten się nie liczy. Ten jest jadalny, ale jeszcze nie jesteś fajna. Wiesz. Jeszcze... To pierwszy znajdzie borowika, ten jest. No. Fajny. Ja na razie znalazłem borowika i jestem fajny, ale go nie zabrałem. Ja miałem, ale wiesz, skóra sama, wiesz, nie było środka. No mówię ci, skóra, a pod spodem pusty, cały był wyjedzony. Dobra, drodzy Państwo, tak widzicie, pusto. Pusto, nawet mało psioków jest. Marta trafiła pod grzybka. A my szukamy borowików. Borobików. Ostatnio było ceglastoporych pełno. To jest ten sam las, drodzy Państwo. Tylko znów kilka dni później. Ale miejmy nadzieję, że coś się trafi. Najważniejszy jest wypoczynek, spacer po lesie. Na grzyby tylko dodatkiem są do mojego filmu. Fajnie jak się zbiera grzybki, a zobaczycie czasami jak pięknie jest. Jak jest pięknie. Jak jest, drodzy Państwo, pięknie. Co mamy tutaj? Grzybka. Ale robaczywy, więc go nie zabierzemy. I tak jak mówię, sprawdzam dzisiaj dokładnie grzyby, tak aby mniej więcej, przynajmniej w 90% były do wzięcia i zdrowe. Ale nie ma. Musimy natrafić na jakieś miejsce, w którym jeszcze nie byli ostatnio grzybiarze. Tu jest, ale zobaczcie, jaki wszystko robaczywe. To do rozsiania. No nie ma młodych, młodych nie ma nowych. No ale pójdziemy tędy. I miejmy nadzieję, że
coś trafimy. Ciekawy jestem, drodzy Państwo, co to jest, maślak? Nie. Ciekawy jestem, drodzy Państwo, co z tymi cyglastoporymi. Zobaczymy. Mamy maślaczka, oczywiście zdrowy. Jakiś sosik, coś w tym stylu. Ok, więc zbieramy to, co jest. I nie ma co narzekać. Ale pięknie. Pięknie, dosłownie. Bajecznie. Zobaczcie, jaki pięknie jest. Sam jestem ciekaw, powtórzę to raz jeszcze. Jak pójdziemy tutaj, gdzie były borowiki cyglastopore, co z nimi się stało? Bo nie wszyscy ludzie zbierają borowiki cyglastopore i sam jestem ciekaw, czy będą. Więc muszę odbić, jak pamiętam, w prawą stronę i tam dużo ich było. Więc Grzesiu z Martą, jak sobie tam chodzą, a ja idę swoimi ścieżkami. Tu coś mam, czyżby pierwszy do wzięcia. Nie, jakiś taki, no jest, ale widzicie w jakim stanie. Więc nie muszę go, miękki, bardzo miękki. A w środku robaczywy, taka skorupka. Taka skorupka. I jeden tylko ten maślaczek, którego przygarnąłem. No ale spacer po lesie jest fajny, fajny, fajny. No ale gdzie te cyglastopory? Przecież nie poznikały, były małe, duże. A wiem, że nie każdy grzybiarz je zbiera. I multum tego było, multum. W drodze po powrotnej, później to już niektórych nie zbierałem. Tych małych, tych wielkich. A nic nie widzę, żeby rosły ceglaki. I dlatego mnie zastanawia, co z nim się stało. Przecież przez te kilka dni na pewno zwierzęta i robactwo tego nie zjadło. Tu mamy, co tutaj jest? Co to jest? Czyżby borowik żółtopory? Zaraz zobaczymy. Tak, aby nie narobić sobie kłopotu. Tak, sinieje. Borowik żółtopory. No nie nadający się do spożycia. Więc Grzesiu dzwonił i stwierdził, że nie ma grzybów. Trzeba będzie się cofnąć do samochodu i przejechać gdzieś dalej, w inne miejsce. No zobaczymy, zobaczymy. No ale faktycznie nie ma nic. Nie ma nic, dosłownie. Ale fajnie, fajnie, pięknie. Ani grzybów, ani grzybiarzy. Tu co mamy? To nie, 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 nie. Dosłownie. Nie ma nic. Tutaj ktoś przechodził też. Widzicie? Po przewracane borowiki cyglastopore. Ale ich odmiana, czyli nie ceglaki, tylko widzicie poprzewracane, to są borowiki żółtopory. Żółty pod spodem, czerwona noga. Po rozcięciu robi się niebieskawy kolor. Dobrze, cofniemy się w stronę samochodu i zobaczymy, co oni tam trafili. Ja mam maślaka. Co mówisz? Wracamy do domu? Cyglastopory. Ja mam maślaka tylko. Maślaka i cyglastoporego, ale go nie biorę, nie? Bo chciałem zobaczyć, czy jest tego zdrowy.
O te chodzi, pa Marta, o te ceglaki. To są borowiki ceglastopore. Widzisz, no, że przekroi, to wiesz, robi się silny, zdrowy jest, wiesz, no, ale nie biorę, a ty jak masz? Ja to tylko pod grzybeczki jakieś. No ale masz tego, nie? Hmm? No ten, o ten jest ładnie się zdrowy. No, tak no, mówisz? Same pod grzybeczki. Tak, pod grzybeczki. Daj maślaka, zobacz. Widzisz jednego, weź sobie go. Nie, maślaczki. Nie chcesz? Nie. No to ja też muszę go. Maślaczki to byś za dużo roboty przy tym. Przy jednym, to faktycznie. Zjesz go! Dobra, wracamy w stronę samochodu i przejedziemy dalej. Winną część lasu, może tam będą jakieś większe, których inni grzybiarze nie zabrali. Więc zostańcie z nami, bo sam jestem ciekaw, co i jak. Marta ma pierwszego borowika, prawdopodobnie gdzie go masz? A tuż go zerwałaś, tak? Pokaż, pokaż co tu jest. No weź no go odwróć. No przetnij, to jest ten, ceglastopory, no. No ale sprawdź go, wiesz, bo są podobnie rzebaczywe. Piękny, zdrowy. Zdrowy, no. Cudo. Baja, cudo. Cudo. To jestem fajna, czy nie? Cały czas. Słyszysz? Fajna! Mówiłeś jej? Dobra, a ja z jednym maślakiem i zawijamy się drogą i pojedziemy trochę dalej. No, wszystko jest. No zobaczysz, no ale na pół zobaczyć jak będzie, wiesz, do suszenia może się nada, nie? Może coś z tego będzie. Chuch, nie. Nie, robaczywki. To ten drugi to samo będzie. Drugi też. No to na nie ma. Nie, zostaw go, zostaw go. A takie piękne, jakby były zdrowe. No ale obok nie ma młodych, widzisz. Nie ma młodych, więc idziemy dalej, tam brzegiem i spróbujemy trafić młode. Jeśli nie, to pojedziemy w inne miejsce. Jeśli nie będzie, to trudno. Będziemy musieli poczekać kilka dni po tych deszczach, aż urodzą nowe grzyby. Nie ma nic, nie ma nic, nic nie widzę, nic nie widzę, nic nie słyszę i nic nie czuję, jak to się mówi. Więc posuwam, posuwam przez gałęzie las. Grzybów nie ma wokół nas, no ale jest fajnie, przyjemnie, tylko bez grzybków. Bez grzybków. Marta, jak jest? Jest git. Git, ale grzybów nie ma? Ale grzybów nie ma. Dobrze, jest git, ale grzybów nie ma, więc jedziemy dalej. No i zobaczymy w innym miejscu co i jak. Dobrze. Już po grzybach. Jednego Grzesiu znalazł i wyrzucił. Grzyby będą? Marta. No wy mi powiedzcie. No przecież teraz zabrać na grzyby. Pomówiłaś, że będzie w brud. Nie, to wy tak powiedzieliście, a ja nic nie mam. Mam pusty koszyczek. Jak? Najwięcej. Wyjdę z pełny. Najwięcej masz. No to zbieraj wszystko. Jadalne, niejadalne. Bardzo śmieszne. Grzesiek! A koszyk? A przyniósł, za jaki dżentelmen. Tak, Grzesiu, jest git, malina. Zobacz, niesie koszyczek. Ty sobie niesiałeś koszyczka? Nie, dobrze, tak znaczy. Zajdę, jak zajdę, to tam chcę. Dobra, dzięki. Ale Grzesiek, z koszykiem to wyglądasz jak grzybiosz. A nie jak chłopek z wiadrem. To uzbieraj mi, Grzesiu, dużo grzybów. O, o właśnie, ty Jerzynek, dobre? Idziemy na Jerzynki. Tak. Jakie? Pyszne. Pyszne. O, jakie wino by było dobre. Dobre? To była kwaśna. Ty, no super. Super. Wyście na Jerzyny przyjechali, czy do lasu z grzyby zbierać? Trzeba korzystać z darów natury. Z darów natury trzeba korzystać. Dokładnie, drodzy Państwo. No tu jest, powiem Ci, no zobacz, jaki ładny. Więc ale na dwie ręce.
Każdy ma więcej, bo byśmy cały koszyk uzbierali. Nie inaczej. Więc drodzy Państwo, smacznego. Ale byłby soczek. Pyszny. Zjemy. No winko, ale to trzeba mieć dużo. Idziemy dalej. Dobra, dobra. Dobra, poślijcie się, bo nie macie co w domu jeść. No idzie szukać, zaraz wracamy. A ja idę zbierać grzyby. Tu jest borowik. Zobaczymy, czy chociaż do suszenia się nadaje. Mówię, nowych nie ma jeszcze po tym deszczu, tylko stare kapcie. I na dodatek robaczywe. Dosłownie. Robaczywe. A z boku nic nie rośnie młodego, nowego. Popadało wczoraj, przedwczoraj, dwa dni z rzędu. Dzisiaj też zapowiadają są burze, opady, więc za kilka dni może coś z tego będzie. Oby, oby. I będą kolejne grzyby po tych deszczach, ale tym razem już będą zdrowe. Tak to się mówi, pierwsze grzyby. Pierwsze grzybki robaczywki. W większości grzyby z pierwszego wysypu sierpniowe tak mają, a później już wrzesień przyjdzie i będą grzyby w porządku. Jest tu coś, co mamy borowika, ale tak mówię, suchego, suchego, więc zobaczcie, wszystko kapeć, wszystko zgniłe, suche. No jakieś czerwone kozaki może tu będą, bo dróżka fajna, krzoki fajne, jagodziny. Mogłyby być grzyby tu, no ale zobaczymy, więc wejdę tutaj zaraz i trochę się rozejrzę, bo sam jestem ciekaw, czy coś tu rośnie. Droga się kończy i trzeba zaraz zdecydować, gdzie tu w krzoki wejść. Bo tu już jest inny kawałek lasu niż wcześniej. Liściasty. I w takim miejscu mogą być borowiki, kozaki. Typowo na kanie. Więc przejdę trochę i zobaczymy. A tu co jest? Jakiś grzybek rośnie. Mokro. Tu nic wśród tych liści nie rośnie. Nic nie ma, nic. Kompletnie nic. W tej części tego lasu. A tak mówię, lasu się nie zna. Pojechaliśmy trochę dalej w inny na miejsce. No i taki las liściasty, w którym nawet psioków nie ma. W którym nawet psioków nie ma. Więc przejdziemy jeszcze trochę i będzie trzeba coś innego wymyśleć. Grzesia słyszę, Martę słyszę. No i co? No, no. Czyżby na drodze rósł czerwony kozak? Chyba tak. Czerwony kozak na otarcie łez. Czerwony kozak, więc sprawdzę go. Przetniemy. I jest tak do wykrajania. Do wykrajania. Widzicie, borowik jaki wielki. Nawet go nie dotykam. Do rozsiania. Powiem wam, że las jest fajny. Jeśli grzyby wysypią, to w tym lesie będzie bardzo dużo
borowików, czerwonych kozaków. No! Tutaj! Czerwonych kozaków, kanie, podgrzybki oraz może tu dużo być opieńki, bo warunki do tego są w tym lesie. Nie, wychodzimy, bo wszystko mokro, a po tych krzakach ciężko się chodzi, a grzybów nie ma, więc wychodzimy, jedziemy w inną część lasu, tak aby móc sobie inaczej pochodzić. Więc zostańcie jeszcze z nami, z scyzorykami, bo sam jestem ciekaw, jak się skończy ten dzisiejszy wypad na grzyby. Jak mówię, Grzesiu trafił, mówi, że znalazł. No i mnie wysłali po grzybkę. No ale ładny, piękny brod. Tylko przekrój go, zobaczy. Ale fajny powinien być. Zawsze to grzybek, nie? Piękny jest. No, no i zdrowy będzie cały. Zdrowiuteńki. No tylko szkoda, że... No i co? Te zdrowiuteńki. No nie jest zdrowiuteńki, ale go zaraz zrobimy. Zaraz go zrobimy zdrowiuteńki. Nie, nie, nie. Musiałbyś wykrajać. Wiesz, o co chodzi. Kłaść na te. Nie, no nie ma sensu. Do krojenia. No i co zrobisz? Korzeń sam będziesz? Robaczywy cały. Leży, dobra. Dobra, jedziemy. Niestety nie wiem gdzie. Się. Nie wiem gdzie, ale gdzieś. Daleko. Jedziemy. Czyli daleko. Więc drodzy Państwo, jest taki temat. Dużo ludzi mijam w lesie. Tutaj jest stary nasz las, stare nasze miejscówka. Ale widzę, że nic z tego nie będzie. Co mam? Kurkę. I nic poza tym. I tak mówię, dużo ludzi mijamy, miejscowych wychodzą i mają niewiele, kilka, po paręnaście grzybków, ale wszystko stare. Czyli takie borowiki, które nie zostały wcześniej zerwane i młodych grzybów nie ma. Wszystko co wychodzi, mówi, stare grzyby, nowych jeszcze nie ma. Więc drodzy Państwo, widzicie, dokładnie zobaczcie sami, sobota, 19 sierpnia, godzina 8:43. To jeśli ktoś chce przyjechać do mnie tu do lasu i wie mniej więcej gdzie chodzę, to nie ma sensu. Naprawdę, chyba że lubi pospacerować w lesie dla wypoczynku, relaksu. A tak jeśli jak ktoś nastawia się na grzybobranie świętokrzyskim, to raczej odradzam, trzeba kilka dni poczekać, aż nowe wyrosną, bo na tą chwilę, drodzy Państwo, nie ma po prostu borowików już w tych lasach. A to co to jest? Bagniak. Znów. Sitaki, bagniaki. Jak go zwali, tak go zwali. Ale jagód jeszcze jest sporo, drodzy Państwo. Zobaczcie sami, ile jest jagódek jeszcze. Dosłownie jest sporo jagódek. I to jakie ładne, duże jagódki. Sporo ich jest jeszcze na krzakach. Dosłownie. Sporo ich jeszcze na krzakach. Marta ma grzybka, więc Wam pokażę. No jestem ci. Kebes, pokaż. No. Piękniusi. No weź w drugą stronę. I to nie jest goryczak? Nie wiem, ja to się nie znam. No to ja ci powiem teraz. No to masz, powiedz. Bo mi się wydaje, że to jest goryczak. Nie jest goryczak. To jest goryczak. Marta. Weź no spróbuj kawałek. Tak się próbuje. Tylko nie jedz go. I czujesz gorycz? No. Jest gorzki? Bardzo. No wiesz, to nie jest goryczak to jest. To jest nie grzyb trujący, ale wiesz, można boleści dostać i zepsułabyś sobie potrawę. Większe osobniki mają takie różowe sitko. Aha, no. I widzisz. I gorzki bardzo, ale nie? Ale piękny, nie? No ale gorzki. Dosłownie. Gorzki. Nie, goryczaka znalazła.
Więc szukamy dalej. Więc tak to wygląda. Szukamy, zbieramy grzybków. Nie? No widzisz, i takiego jednego dodasz do sosu czy coś i cały sos zepsujesz. Cały sos, no. Byś zepsuła sobie. No taki piękny, ale co zrobić? Nie wszystko, co piękne, jest jadalne i dobre. Jest pięknie. Zwróćcie uwagę, że jest pięknie. I nie jest sucho, mokro jest. Lecz one muszą dopiero, grzybnia ciepło jest, paruje. Musi pracować i niedługo wyrosną kolejne borowiki. Będzie znów pięknie i kolorowo w moich lasach, jak to się mówi. Ale na tą chwilę nie ma nic. Nie ma nic. Więc spacerujemy jeszcze i niedługo będziemy kończyć ten dzisiejszy wypad. Taki szybki, sobotni z lasu. Rekonesans przed wrześniowym grzybobraniem. Bo już jak już tu w tym miejscu nie ma, to już nigdzie się nie trafi. Na tą chwilę grzybków. Więc o. Więc pomalutku, powolutku idzie Pyza z Grzesiem i z Martą po leśnym ogródku, szukając borowików, których jeszcze nie ma. A tu co mamy? Znów dwa z różowym sitem goryczaki. Tu jest prawdopodobnie prawusek. No ale zmęczony. Widzicie, prawy grzybek, ale aż spleśniały. To jest ze starego wysypu. Ze starego wysypu. Może odkroiłoby się, ale jest spleśniały. Miękki i śmierdzący borowik. I jak to, drodzy Państwo, bywa, prawdopodobnie dzisiaj nie będzie grzybów w moim wykonaniu, z tego względu, że po prostu ich nie ma. A film i tak się ukaże, bo wiecie, jaki ja jestem. Czy grzyby są, czy ich nie ma, to i tak publikuję film, tak aby koledzy i koleżanki zbierający grzyby wiedzieli, co rośnie na bieżąco, czy grzyby są w moim lesie, czy ich nie ma. Więc na tą chwilę tak to wygląda. Czyli czekamy na wysyp borowików. No jak, drodzy? Nie, no pół wiadra mamy, a ty? Pół wiadra? No ja już jedno odstawiłem. Grzesiek nawet nie brał. Znalazłem. Grzesiu, ale powiem ci tak szczerze, to nie jest sucho. Nie. Tylko nie rosną. Trzeba poczekać. A ty, Marta, ma coś? Grzyba znalazłem. Grzesiu, znalazliśmy te twoje gorzkie. Te gorzkie? Goryczaki, no są. Różowe sito. Tylko, to jesteś? Wygrałem. Do fajny. Ty nie masz borowika? Nie. Do tego wielkiego, co na początku, tego nie mam. Przechodzimy tu. Przejdziemy jeszcze na drugą stronę i niedługo będziemy, drodzy Państwo, kończyć ten film, bo po prostu grzybów nie ma. Jest. Marta, chodź se weźmiesz borowika. Chodź, może będzie cały, ładny jest. Może być prawdopodobnie jadalny, ale cały. Zobacz, jaki ładny. Weź, bo ja to i tak nie biorę grzybów. Tylko weź, zobacz, jaki fajny. Tylko zobacz, czy... No przekrój go, wiesz, na pół. Tak, żeby go sprawdzić, bo wiesz, bez sensu. Czy coś będzie z niego? Będzie. No nawet, nie? No nawet, nawet. Nawet wykroi się. No, no i masz, weź sobie. No i masz. I szukamy dalej. Widzicie sami, że nieźle popadało. To widać. Tylko muszą nowe grzybki urosnąć. Więc trzeba
trochę poczekać, aż to ruszy w tych miejscach, gdzie zbieramy i chodzimy za grzybkami. Najważniejszy wypoczynek, a grzyby tylko dodatkiem są. Więc taki sobotni dzionek na spacerze po lesie. Stare wszystko, kapcie, no ale spróbuję natrafić jakiegoś jeszcze fajnego. Oby. Więc pomalutku, powolutku chodzimy po leśnym ogródku. Bo tu w końcu ładnie. Ale to jest z tych już takich fajniejszych, wiesz? Zobacz, weź sobie go zerwij. Ja go nie znalazłam, o jaki piękny. Piękny? Piękny. Zobaczcie. Zobacz. Cudeńko, fajnie, nawet nie ma co rozkrajać. No to nie rozkrajaj. Ło, czyścioszek. A tego słuchaj, weź no, tam mi powiedz, no, takiego no. Mam. No, no, ale... co, no a co ty z niego będziesz miała? Zobacz. No ususzysz. No, ale co ususzysz tu? No co ususzysz? Skórę? No weź, weź przestań. Aj, weźesz taki piekny. Ta, skórę ususzysz, tak. Kurde, nawet skóry. No i szukamy. Szkoda, że tylko jeden ten czerwony, więc musimy tutaj pobuszować. Tutaj, drodzy Państwo, są maślaczki. Zobacz, jakie ładne. Sztuka. I tu drugi. Dosłownie. I trzeci. Trzy maślaki. I nic poza tym. Więc jeszcze przekroję, bo ten może być robaczywy. Taki w miarę, ale... A te dwa są zdrowe. Więc zobaczcie, jak to słabo wygląda. Pomimo tego, że jest mokro, ale grzybków na razie nie ma. Tak mówiłem, jest mokro. Dokładnie. Jest mokro, lecz trzeba czekać na kolejne grzyby. Zobacz tam, widzisz? Weź zobacz. No wygląda na w miarę, ale czy w miarę to wiesz jak to jest. Okaże się w prawie. No. No. No! No i jak? Od razu krótka piłka jak... Znaczy no jest robaczywy. Tak? Do wykrojenia, ale sprawdzam czy boki można. No to weź boki zabierz, a środek wyrzuć. Zaraz, bo co przekroję to... Bo jak w większości to wyrzuć. No coś się wybierze, nie? Coś się wybierze. Coś się wybierze. I zobacz, tutaj jeszcze, Marta. Chodź zobacz, stąd zobacz, tego jednego. No bo widać, że tu nikt nie chodził. Zobacz tego jednego, ten mnie ciekawi. Bo ten jest spleśniały z boku. No spróbuj. No przekrój na pół z góry. Ty rządziciel. No w miarę. No to tak wiesz. No grube płaty, wiesz, na suszarkę. To coś się wybierze. Dobra, idziemy do Grzesia, bo podobież ma całe wiadro grzybów. Nie ma, to go zajęło. Słyszysz? Całe wiadro grzybów, tylko wiadra nie wziął, tak? Tak. Dokładnie, więc idziemy do Grzesia. Dochodzimy. Już niedługo, za chwil parę, przekonamy się, co Grzesiu wykombinował. Masz? Masz? Pokaż. Już poczekaj, bo Marta ma grzyba. Ale wielki, nie? Zobacz. Piękny, no. Tylko zobaczmy, co z tego będzie. No weź go na pół już przekrój i od góry jedź. No tak, już. Tylko uważaj na rękę. Czekaj, bo ja mam tępy nóż. Pomału. Rozłóż go i zobaczymy. No i powiem ci, że nada się. To, a tam nie. To tam nie. Nada się, no. To weź go łóż tam pod kurtkę, no i pomału ci się napełnia, nie? No małymi kroczkami. No. No chociaż na suszenie, żeby... No. Żeby coś było. A to nie, nie, to nie. To jest kania, wiesz? Kania.
Nie, to nie kania jest. No, nie zauważył, bo nikt tędy nie szedł, nie? No ale wiesz, przegapili go. Mógł nie zauważyć, wiesz. A młody grzyb jest, trochę rósł, nie? Idziemy do Grześka za czym, co on wykombinował. Nie wiesz, mógł trafić na takie, wiesz, ze 3-4, tak ci powiedziałem, mieć, że to całe wiadro, nie? Pa, tam jaki piękny. Zobacz, chodź zobacz, dziewczyno, zobacz, co tam jest. O, jaki nie? No chodź, zobaczysz, weźmiesz go, wytniesz, ale zobacz, jaki piękny. Drodzy Państwo, gwóźdź programu. No też drugi, no bierz. Tam trzeci, u góry. Od tego zaczniemy. Słyszysz? Od tego chodź. Od tego. Od tego. Wykręć go najpierw. O! O, piękny. Wow. Już idziemy! Piękny, nie? No, poczekaj. Nie krój tak niżej, trzeba było, jak zdrowy. No, nie przekraję go nawet. Weź na pół, on będzie zdrowy. Przekrój go, ale poczekaj. No poczekaj, masz mój. Masz moją kosę. Uważaj na rękę, no. Od góry go przekrój, no. Uważaj, żeby na rękę. Już idziemy, idziemy! Uważaj, żeby nie upadł teraz. No. Mamy, mamy! Piękne. Zdrowy. Gdzie to jest piękny. Syzon? Bierz. I masz tutaj drugiego. Trzy są. Bo ja ci mówię, że mógł mieć Grzesiek, tak? No, to mógł. Już idziemy, no! Bo mamy trzy! Kolejny. Tak, ale zdrowe! No zobacz, tak to chociaż będziesz miała na suszenie. Nie, to tego trzeciego weźmiemy, tu jest. Już tak szukamy. No już Grzesiu idę. Tylko Martę nagram, teraz idę do ciebie. Od razu tnij, na pół go weź, no. Nie. To ten jeden najładniejszy, nie? Już Grzesiu idę. Idę do ciebie, biegnę. Tu jakiego ładnego trafiłem, wiesz, takiego gruby, zdrowy, wielki. Pokaż, no widzę. No jest. Jest, no zobaczcie. Chodź Marta, tnij. Już. Tam coś jeszcze rośnie. Widzę, tam jest mały. No, nie, tu trzeba pochodzić, no faktycznie. Ten też prawdopodobnie może być zdrowy. Też będzie. Trzymaj. Weź. Nie widziałem tego. Tak, ja go znalazłam. Wiesz jaki wielki? Jak twoja głowa? Gdzie no, ten powinien być dobry. Dobra, tam pójdź. Która głowa? No, nie. O, nie, nie. Patrz, tu jest ścieżka, na ścieżce są grzyby. A zaś ten największy, co był gruby, taki nie? Dobry? Nie dobry? No robaczywy, ale... No to weź środek, nie, środek wyrzuć, środek odetnij, do dołu tnij. O, i to bierz. I w drugim to samo, środek odetnij. Wykryj tak, wiesz, naokoło. I zobacz boki. No, i podkrajasz. Boki będą dobre do suszenia. No, zobacz. Dobra, dobra, i tu masz jeszcze jednego. Zobacz tego. To mi się podoba. Jest borowik. Więc damy go Marcie, bo ja i tak grzybów nie biorę. Jeden tylko. Jeden. Więc... obczajmy i idziemy do Grzesia. Grzesiu, gdzie jesteś? Takiego trafiłem. O, ten dobry, daj. Ten jest fajny. Nie, to chcę zostać. Chodź, zerwij go, nie, idziemy dalej. Zobacz, ten jaki fajny jest. Tu, tu masz takiego dużego, Grzesiek znalazł, tam wyżej. No to czemu go nie zerwać? No, żebyś go zerwał, jak chce, tnij. Masz nóż. Masz nóż, no. Młodsza jesteś, nachylaj się i rwij. No, tnij, tnij. Spoczuchy. Obydwa. Ten będzie suchy trochę, ale... No i tego tu nie przycinam. No to bierz, wkładaj już. Wkładaj do koszyka, idziemy dalej. No i napełnia się pomału ten koszyk, nie? Sprawdź go, no po co nosisz robaczywy, wiesz jak. Piękne. No ten jest dobry, do suszenia akurat, no. Wszystkie do suszenia. Wyjmij tą kurtkę. Zobacz, całkiem masz już. I posprawdzaj je. Tutaj masz, co to jest, ceglastopory widzę. A ktoś nie chciał? No i Grzesiek go trafił chyba za nas, no. Tak. Cały jest. Nie, to wyrzuć go. Tego nie tniemy, bo jest ładny. Bierz maślak. A nie maślak. A maślaczek. Masz. Bierz maślaki. Nie, maślaków ja nie chcę. Nie chcesz? Bierz go.
Nie chcesz? A co ja zrobię z maślakami? Ja nie umiem maślaków robić. To się nauczysz. Skórę się ściąga. Się nauczy skórę ściągać z maślaku i będzie zadowolona z tych grzybów. Pięknie. Posprawdzaj, posprawdzaj. No ten co nie, jest ten to nie, nie, nie. Bo nawet pa, jak sprawdzasz, to żebyś gąbki nie brała, w odbacie zobacz, pa, o to chodzi. Widzisz? O, tego, się, tego się nie bierze. Tego się nie bierze. A to co to jest? To są sitaki. A to też do suszenia? Też można do suszenia. Porzucaj, no bo ładne. No i zobaczcie, koszyk się napełnia, a my z Grzesiem nic. A więc... ten tutaj taki kartofelek też? Co? Pokażę, odwróć go. Weź, zobacz, czy nie ma goryczki. Troszkę go weź tak. Nie, ja nie chcę, ty sprawdź, bo to jest. Tak szłem tą drogą, mi się tak zbierze. Goryczak, wyrzuć go, gorzki. To już nie ma nic. To już nie ma nic. Idziemy dalej. Jest w końcu taki, jaki najbardziej lubię zbierać. Dosłownie. Jaki najbardziej lubię zbierać, czyli jeden konkretny borowik. I ten jest zdrowy. Piękne! 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 Marta! Chodź no! No chodź, tak? No chodź, zobaczysz. Nogi, 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 roztańczone nogi. Tańczą nogi, tańczą jak szalone. Kto je ma? Właśnie ja. Chodź, zobacz, jaki fajny ten. Tutaj mam małego w końcu takiego, wiesz. Jakie powinny być, zobacz. Ale zobacz, co tu rośnie. O, jaki śliczny. Dla mnie? No, no przecież ja nie biorę. Mówiłem ci, że nie zbieram grzybów. Dlaczego? To ty tylko nagrywasz filmy? Ja tylko nagrywam filmy. Tylko żeby był zdrowy, nie? No. Zobacz. No tnij, żeby nie nosić darmo. Nie będziesz musiał powykrajać, nie? Wiesz co, brzegi. Nie wiem jak to. Brzegi. No bo wiesz, nogi też. No zobaczysz, nie? Jak nie, to wiesz. Od razu sobie, wiesz, oczysz, pa, i cały masz już kosz. Cały kosz. Ten będzie ciekawy. Więc go przytulę. No i szukamy dalej grzybów, których na tą chwilę nie ma. Dosłownie nie ma. Jest kozak. Szkoda, że tylko jeden, ale zobaczcie jaki piękny. Jaki piękny z młodych kozaczek, ale tylko jeden. Drugi ktoś po prostu go nie bierze. No, ceglaki, to są ceglastopory, borowiki. Tylko tego zobacz. No, na pół przekrój. Na pół szybko, tak już wiedziała. Bo są podobnie, że nie, zdrowy jest. Zdrowy. Tylko on silnieje i tu masz jeszcze jednego. Zobacz, jaki piękny. Ale to są też do ususzenia, nie? Normalnie, że... No to jest borowik, tylko inny rodzaj, inny gatunek, wiesz o co chodzi. Ceglastopory. Ceglastopory. Pory. Żółtopory są żółte, dzisiaj znajdę wen, to są niejadalne. Ceglastopory. No, bo widzisz, pory. To jest jak siniak. Pory. Ceglastopory, dokładnie. Zakończenie zrobię. No ogólnie Grzesiek powie co i jak. No tak wiesz. Świeże powietrze jest. Tylko. Fajne, no, i, trzeba i trzeba poczekać, aż nowe grzyby... urosną. Za dwa tygodnie. Koleżanka zadowolona? Koleżanka bardzo zadowolona. Zadowolona jest. Zadowolona jest git. Za tydzień przyjeżdżamy znowu, tak? Będziemy zbierać małe w tym razem. Małe, bo teraz są duże. Teraz są tylko duże. Więc drodzy Państwo, leciało tak pokazane w filmie. Grzyby są do suszenia. I tak to leciało. Więc dziękuję, tak wszystkim. I więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na Bryzłę. Jedziemy na Kielce. Cześć. Pa. Cześć. Pa. No, przejechałam z takimi dwoma, co mają puste koszyki. A ja mam pełny koszyczek.